osiedle. W ogóle inna bajka niż w centrum Johannesburgu. Johannesburga, co jest, mam wszystko ogrodzone płotami, a w większości jeszcze kolczatkami. No nic, jedziemy łapać kolejną przygodę. Zaraz wszystko wam powiem, co i jak, gdzie jesteśmy, co robimy i gdzie pojechaliśmy. Widzicie te żółte etykietki, o tam w środku teraz? To są oznaczniki, że ten płocik jest pod napięciem, także no, jest grubiutko. A teraz idziemy spotkać naszą koleżankę. To jeszcze nie moja koleżanka, to będzie moja. A koleżanka. Siema, powiedz kolego. Witam, daj mi na chwilę internetu. Wszędzie etykietki, żeby nie dotykać. Idziemy do Pilansberg National Park. Super fajnie. Wiecie, jestem troszeczkę skrępowany, tak. Dopiero poznaliśmy ludzi, więc nie chcę nagrywać za bardzo. Wiecie, jaki ja jestem, strasznie nieśmiały z kamerą. Także troszeczkę się rozluźni do nagrywam. We're going to buy a back of bank, but we'll go to this way. Okay, nie było chyba. 214 km od Johannesburga. Dojechaliśmy do Pilansberg, Park Narodowy. I to jest nasza Furendos. I będziemy eksplorować. Będzie polować jakiegoś lwa. To znaczy kamerką go polować. Czy tam jakąś antylopę. A zaraz powiem wam coś więcej o parku i coś tam. Coś światła nie ma, bo pogoda się nam zepsuła. No to wjeżdżamy na teren rezerwatu. Co tam, gadasz do siebie? Gadam po cichu, bo się wstydzę. Po cichu, no właśnie. Zwany jest elefant. Elefant tam? No i wjeżdżamy. Tam był właśnie jakiś odcisk. Piotr już tutaj robi wideo dla Discovery Channel. Odcisk z tego... słonia. Widzieliśmy właśnie impale. Ja tu sobie zaznaczam, co... co widzieliśmy, a tu jest tyle zwierząt, których można zobaczyć. Cześć Piotrek. Kurde, chyba nie widać tego słonia. Trochę go widać. Już po chwili upolowaliśmy słonia, teraz jest tutaj. Ja go telefonem skręcę i teraz wam pokażę. O, jest piękny okaz. Akurat się ruszył. Trzeba ładnie zobaczyć, spróbuję się przybliżyć. Było ładniej. Nie wiem, czy się zoom nie zepsuje. Super. Dobra, po słoniku znowu mamy jakiegoś ptaszka, ale kolejka ludzi stoi. Teraz podjeżdżamy my i będziemy... No wiem, właśnie, czekaj, zaraz tylko podjedziemy. Hipopotamy! O kurde, hipopotamy, nie ptaki. Co ja gadam do was? Ludzie, zobaczcie, zaraz zobaczycie. Tak, czekaj. Dobra, tam też jest ptak. Teraz musimy ich wszystko to... Widzicie, jak hipopotamy? Nie będziecie wysłowić. Piękne. Patrzcie. What is name of the bird? Hamakop. Hamakop. Patrzcie, jaki super. Normalnie się popadam, tak Pokémon. Super, super. No i kolejny farcik. To znaczy żerafa. O, patrzcie ile żeraf. Jedna, druga. I tam trzecia. No oj, wy nie widzicie, ale ja widzę. Zaraz wam wszystkie pokażemy. Chodźcie, jest tak blisko.
Rzecz nie trzeba wyciągać i nagrywać dodatkowo telefonem, ale zrobię jeszcze telefonem, jak jest blisko, żebyście mogli twarz zobaczyć. No i widzicie, jaka piękna, nawet się spojrzała w naszą stronę. Chciałbym wam powiedzieć, że... O, wiem, że im palę. Chciałbym wam powiedzieć, że ten rezerwat jest mega, mega wielki. Piotrek zjada wołowinę tym miłym ludziom. Tym miłym ludziom. Spotkaliśmy małpy. Elegancko. Bo ty jakaś małpa się wyłożyła na drodze i nie można było przejechać. Ale skurczybyki. Ale wielka była co? Baza zaczął używać brzydkich angielskich słów, ale zapomnieliśmy, że ci ludzie rozumieją wszystko w języku angielskim, więc... O Jezu. Chodźcie, nawet z tej kamerki mogę złapać, bo są tak blisko samochodu. Masakrycznie blisko. Chodźcie, sama dzicz. Afrykańska dzicz. Jakiego ma dyndola, zobacz. Jaki zoom dobry. Tutaj zobaczcie, jak czyści małpa małpkę. O, jak się... Ja ci pokażę coś, Piotrek. Tak jest. Dobra, pa, nara. Że naprawdę dzisiaj dopisuje nam szczęście. Piotrek, żadna zebra. Tutaj są czarne. Patrzcie, jaka zebra tutaj leci. Znaczy idzie. O, super. O, trzeba zaraz jej zdjęcie zrobić. No, piękny okaz. Super, Ancko. Mamy dzisiaj dobre szczęście. No, bez kitu. Kurde, dobra, zdjęcie zrobię kiedy indziej. Jeszcze nie jedno gdzieś trafimy, nie? Zobaczcie, jakie piękne ujęcie tu mam. Nie ma, bo idę. Filmowe. Patrzcie, jaka tutaj malutka zebrka. Aż tak nie jest. Zebra. Co mówisz, Piotrek? Idą kolejne, dobra. Dobrą sprawę, pokaż na mapie, my jesteśmy dopiero gdzieś. Nie wiesz, gdzie jesteśmy. Tędy wjechaliśmy i przejechaliśmy czymś tutaj. Tędy wjechaliśmy. No. Tu jest baka punkt, mamy 8 km baka punkt, czyli byliśmy na tej drodze przez chwilą. Tu nie widać. Wjechaliśmy z tej drogi. Tak, tędy pojechaliśmy i tu skręciliśmy tutaj koło tego jeziora. Tutaj, o. Jeszcze mamy spory kawałek, dobra. Czyli będziemy jechali pewnie tędy, naokoło całą nową tutaj. No spoko. Dobra, mamy tu pauzę. Jakąś pauzę mamy. Tu wszędzie dzicz oczywiście. Ale na tym rezerwacie jest coś zrobionego takiego. Można sobie wejść i zrobić pauzę. Czyli skorzystać z toalety, być może można coś zjeść. Zobaczymy. Pora zjeść lunch. Ale to nie koguty, mordo. I tutaj możemy sobie zjeść lunch. Można teraz zobaczyć, jak dużo ludzi jest w rezerwacie. I jak on jest duży, bo tu na trasie to tylko pojedyncze samochody można zobaczyć, jak mijamy. No. I tak, trzeba coś położyć na ruszcik i dalej mieć nadzieję, że może się jakiegoś lwa zobaczyć czy coś. Polski cygan. O, patrz! A na travel polski cygan. Nie żeby to oswojana była żyrafa. Żeby tutaj przyszła na burgerka.
A tutaj jest Piotrek już oswojony. I tutaj jest burgerownia. Z tym, że będzie dzisiaj mało jadł. O kurde, kto to? Jest taki specjalny wariat. Dobra, to zaraz go przybliżymy z kamery telefonu. Ty, zobaczcie, to jest ubóźce. Ale nie śmiej się, bo trzymam na twoim barku telefon. O, czemu to świnia ma takie kuły? Tak guziec. Ale kozak. Myśleliśmy, że będziemy spali w jakimś namiocie. A tutaj zapowiada się na mocno bogate rejony. Trochę na głupie nam tak nie płacić, nie? Co? Trochę głupio nam tak nie płacić, nie? Trochę głupio, no. Nie stać na to. No, dla mnie to jest strasznie dziwna sytuacja, bo Piotrek poznał kiedyś w pociągu dziewczynę, którego zaprosiła tutaj, żeby pozwiedzał. A oni nam fundują się takie... kompletnie nie spodziewaliśmy tego. Nie spodziewaliśmy się kompletnie. Byliśmy przekonani, że to naprawdę będzie namiot. Że to będzie tak na dziko, typowo, że po prostu się rozbijemy w namiocie. I ja się pytałem, czy mam wziąć jakiś piwór. Oni powiedzieli, że nie, ewentualnie weźcie kurtki, bo może być zimno i długie spodnie, więc myślałem, że będziemy spali po prostu, wiecie, na jakichś materacach gdzieś w jakimś... Tak, a tutaj po prostu... Dobra. Dobra, musimy iść do recepcji. Później się widzimy, zobaczycie, jak to wygląda fajnie. Spokojnie, mordo. Nikt nie ukradnie. Tu. Taki mamy pokój. We will have some masakrycznie piękne. Hot water. Nie no, mówię cicho. Mówię cicho, bo głupio mi jest tutaj. Ludzie tak tacy dla nas dobrzy. Ale super. Ale fajnie, później wam pokażę więcej. Chodźcie, jedziemy sobie w drugą trasę. Jedziemy w drugą trasę, czyli polowanie na lwa. A przy wyjeździe możecie sobie zobaczyć, w jakim właśnie ośrodku mieszkamy. Za darmo. Nagrywam. Like big cameras. Yeah. It's like GoPro. Really? Yeah. It has a gimbal, so it's stabilizing. Mm-hmm. Yeah. Engine. Chyba dobra jest wiadomość. Spotkaliśmy ludzi, którzy powiedzieli, że widzieli lwy i pokierowali nas, gdzie mamy jechać i właśnie tam jedziemy. Zobaczymy lwy. Jestem bardzo podekscytowany. Super. Słuchajcie. No, tutaj znaleźliśmy lwy. My je widzimy, jak leżą, ale wy nie zobaczycie nawet zoomując z telefonu, nie? Też nic z tego nie będzie. Także czekamy jeszcze pół godzinki, zanim zamkną nam bramę do naszego królestwa. A no i co? No, może się uda nagrać, jak stanął przed chwilą, tak na sekundę jeden podniósł głowę, no i zrobiły na nas wrażenie, ale co tu gadać? Chcemy zobaczyć całego lwa. Zobaczcie, jakie piękne lwiątka tutaj. Patrzcie, jakie piękne tutaj. Ale to ładnie. Super, 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 nie?
A my poczekaliśmy. Patrzcie, tak zamachałem tymi krzaczkami, że aż normalnie się obudziły. Ale super. Fajnie, że mogłem wam pokazać lwy. Bardzo się z tego cieszę. Ja też. Kurczę, a powiem wam, że nie byłem pewny, czy chcemy tutaj jechać z bazą. Ale teraz jesteśmy pewni, że chcieliśmy tu jechać. Dokładnie tak. Piękna sprawa. Albo słoniki. Jaki, zobaczcie, jaki piękny orzeł. Po prostu przez lornetkę to wygląda. No, przepięknie on wygląda. Po prostu prezentuje się jak nasz polski. Prawie. Ze złotówki. Co ty, ziomek? Patrz, jaki Piotr zrobił. Said almost looks like a Polish eagle on our. Siemanko, słuchajcie, cięcie, koniec filmu. Chciałem wam przedstawić jeszcze tutaj rodzinę Kelly, czyli tą naszą koleżankę, teraz już nawet moją. I ten, ale nie przedstawię wam, bo wiecie co, z tego dobrobytu, którym oni nas obdarzyli, to mi się tak zrobiło głupio, że mi kamery, nie mógłbym tak kamery wyciągnąć przed nich i im się kazać przedstawiać, tym bardziej, że no, jestem tu najsłabszym ogniwem w komunikacji. Co byś powiedział? To ojca, wiesz, powiedz o sobie. Ale on się nazywa Peter, tak jak on, kolega nasz tutaj, Polo. Ale co jeszcze chciałem podsumować? Chciałem rezerwat. Bardzo piękny. Bardzo dużo nam się dzisiaj udało zobaczyć różnych ptaków, zwierzyny. Nawet chyba zaliczyliśmy tą, jak to mówiłeś, wielką piątkę. Chyba z wielką piątkę zwierząt afrykańskich. Najbardziej to nam zaimponował lew. Także łapcie tutaj jeszcze zdjęcie lwa, jak rozdziawia się. Bardzo podobny do mnie, jak się wkurzę. Nie? Taką miał minę. Patrz, masz pięć. A nie, to nie, to dobra, nie widzieliśmy wielkiej piątki. Dobra, może piątki nie widzieliśmy. Ale i tak widzieliśmy mocną czwórkę. Nie widzieliśmy lamparta tylko. No lamparta. Nosorożca czarnego też nie widzieliśmy, to widzieliśmy mocną trójkę. Dobra, to mocną trójkę widzieliśmy. Pamiętajcie. Jak się podobało. Afrykański słoń. Poczekaj chwilkę, kolego. Już kończę tylko to. Jak się podobało, to zostawcie łapkę do góry i komentarz dla zasięgu i ja będę wam bardzo wdzięczny. Także elo, widzimy się rano, a na YouTubie to nie wiem kiedy, także macie jeszcze tutaj te zdjęcie tego lwa, co robię. No elo, 3, 2, 0, papa, hej.